Cześć, mówi Rafał ze strony www.videomarketing.pl. Podczas pracy na kanale Lekarz Medycyny Pracy napotkałem na ciekawy problem. Otóż chciałem dodać napisy do tego filmu, który widzisz na samej górze. Dopiero co go wgrałem. Edytuj napisy. Pojawia się narzędzie do dodawania napisów, taki ładny niebieski przycisk. Klikam, no właśnie, nic się nie dzieje. Normalnie powinno pojawić się okno, w którym mógłbym wybrać plik z napisami, które chcę dodać. No ale niestety pojawił się jakiś błąd. Napisy zrobiłem w CaptionTube, takim narzędziu do dodawania napisów, do tworzenia napisów, o którym mówiłem w innym filmie. Po prawej stronie masz link. No właśnie, nie mogę wybrać pliku, nie mogę dodać tych napisów. Jest problem, ale na szczęście znalazłem rozwiązanie. Otóż zmieniłem język wyświetlanej strony YouTube na angielski. I pojawiło mi się takie szersze narzędzie do dodawania napisów, ale nam chodzi o ten przycisk tutaj. Klikam, pojawia się okno, wybieram napisy, o które mi chodzi, otwórz. Jeszcze muszę zmienić tylko język, ponieważ domyślnie ustawione są na angielski. Jest polski, zapisuję zmiany i nam napisy pomyślnie dodane. Jeszcze sprawdzę, czy poprawnie się wyświetlają, czy wszystko działa. Wszystko jest w porządku, zmieniam z powrotem język na polski. I spróbuję jeszcze raz dodać napisy w wersji polskiej. Cały czas nic się nie dzieje. Wygląda na to, że YouTube ma jakiś problem z naszą wersją językową. No cóż, jeżeli chciałeś dodać napisy, no to teraz wiesz, jak to rozwiązać. W każdym razie dziękuję za uwagę, subskrybuj kanał, nie zapomnij skomentować tego filmu i do zobaczenia następnym razem.